Ja nazywam się Stanisław Bobula, jestem psychologiem, edukatorem i coachem. Teraz zajmuję się głównie pracą z nauczycielami, ze szkołami, wspieram ich w pracy. No i jednym z takich często pojawiających się tematów szkoleniowych to jest właśnie temat motywacji, czyli co tak naprawdę powinno się wydarzyć, żeby być zmotywowanym. Ja akurat mam to szczęście, że jest 15:30, co prawda wszyscy są zmęczeni, ja też również, ale przysłuchiwałem się bardzo różnym prezentacjom i będę mógł troszeczkę do nich nawiązać. Więc ja sobie teraz kliknę na następną. No bo okej, co nas motywuje? Aby sobie odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób wesprzeć motywację uczniów, warto się zastanowić, co nami samymi kieruje, kiedy się uczymy. I pytanie do Was, słuchaczy, jest takie, co sprawiło, że tutaj jesteście? Co się stało, że zamiast spędzać ten sobotni czas z rodzinami, z przyjaciółmi, w jakichś pięknych okolicznościach przyrody, nie jesteście tutaj i się uczycie? Ciekawość, widzę. Ciekawość i potrzeba. Energia, motywacja wewnętrzna. Poznanie czegoś ciekawego, pasja, adrenalina, ludzie. Okej. Okay. Chęć rozwijania się. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Motywacja. Super ludzie. O, super tematy. Okej, okay, będę miał do czego nawiązać w takim razie. Oczywiście temat motywacji to jest temat rzeka. Ja musiałem sobie wybrać jakiś fragmencik ogródka, żeby go przekopać przez te 25 minut i wybrałem taki aspekt, który wydaje mi się, on nie jest właściwie często poruszany, a właściwie mało kto go porusza z tej perspektywy, dlatego stwierdziłem, że może być to dla Was ciekawe. Tutaj chodzi o motywację według Dana Pinka, który nie wymyślił jakiejś swojej teorii, tylko po prostu przejrzał badania z około 40, nawet 50 lat na temat tego, co motywuje ludzi. I on się zastanawiał, czy bardziej motywacja zewnętrzna jest istotna, czy motywacja wewnętrzna. Tak? Motywacja zewnętrzna, czyli kary i nagrody, czy motywacja wewnętrzna, opierająca się na celu, mistrzostwie i autonomii. Moja rola w tym wszystkim jest taka, że ja to trochę przetłumaczyłem na język szkolny, ponieważ Dan Pink głównie mówi o biznesie. Można przeczytać jego książkę pod tytułem Drive, ale też obejrzeć bardzo ciekawe wystąpienie na konferencji TED. On mówi o biznesie. Jak puszczam czasami nauczycielom to ten film, to mówią, no ale tak, ale to jest biznes. My tu nie widzimy szkoły, więc jakby moją rolą jest troszeczkę przetłumaczenie tego, co, jeśli chodzi o wewnętrzną motywację, co możemy zrobić w kwestii celu, autonomii i mistrzostwa. I chciałem pokazać Wam kilka przykładów, w jaki sposób my możemy to zastosować. No przede wszystkim cel. Wypadłem. Nasz mózg potrzebuje sensu, czyli wiedzieć, po co coś robi. Jeżeli uczniowie nie widzą sensu, to tak naprawdę ich mózgi się w tym czasie nie uczą, są zamknięte. My się czasami denerwujemy, kiedy uczniowie pytają, po co mi to, ale tak naprawdę to po co mi to nie jest jakby atak na nas, tylko bardzo często pytanie o ten głęboki sens. I to jest oczywiście ważne. Pojawiło się to w kilku prezentacjach. Była mowa o celach lekcji, ale nie takich celach naszych dla nauczycielskich, tylko można bardziej powiedzieć w języku oceniania kształtującego, cel w języku ucznia, czyli po co ten uczeń ma to robić. To jest jakby absolutna podstawa. Ale cel jakby w rozumieniu, o którym mówi Dan Pink, jest zdecydowanie szerszy, ponieważ ten cel, który motywuje, wiąże się też z realizacją potrzeby przynależności, wzajemności i współpracy. O NVC było na sesji nieco wcześniej, więc ja nie będę tłumaczył, co to są potrzeby. Natomiast zdecydowanie to są takie rzeczy, które bardzo stymulują nasze działanie. Tak? My właściwie w każdym swoim działaniu realizujemy czy zaspokajamy inaczej jakieś swoje potrzeby. I można popatrzeć na to, że nasze mózgi są bardzo społeczne, więc te cele też powinny być związane, można powiedzieć, z takim ogólnym dobrem, czy społecznym, czy naszych najbliższych. Jest taka szkoła w Chicago, nazywa się Polaris Charter Academy.
I to jest szkoła, która sobie wymyśliła, że jakby cała jej edukacja będzie się opierała na takich pięciu punktach. Pierwszy punkt to jest eksploracja, drugi to jest krytyczne myślenie, trzeci to jest aktywność obywatelska, kolejny współczucie i integralność. Integralność też się pojawiła na jednej z prezentacji. Tutaj integralność jest rozumiana jako robienie dobrych rzeczy, kiedy nikt nie patrzy. Bardzo mi się to podoba i uważam, że za mało integralności jest w polskiej szkole. Natomiast warto popatrzeć na zdjęcie. To jest plakat szkoły Polaris. Jest pytanie, dlaczego mamy eksplorować, tak? No i odpowiedź jest, eksplorujemy, czy badamy inaczej, żeby budować społeczność. I to jest ten taki cel, zdecydowanie większy niż, można powiedzieć, my sami, tak? Łączymy się w tym celu z innymi ludźmi, realizujemy te pięć punktów Polaris, nie tylko eksplorację, po coś więcej. A po co więcej, ja jeszcze będę za chwilkę mówił. Drugim takim aspektem motywacyjnym, o którym mówi Dan Ping, jest mistrzostwo. Mistrzostwo polegające na realizacji czy zaspokajaniu potrzeby uczenia się, kompetencji i rozwoju. I to w nas buduje taką chęć do stawania się coraz lepszym. Nie chodzi o to, żebyśmy nie byli zadowoleni z tego, jacy jesteśmy. Chodzi raczej o samogonienie króliczka, tak? Niekoniecznie musimy być idealni, jak idealna pani domu i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy się stawali po prostu coraz lepszymi ludźmi. I tutaj można właśnie popatrzeć się na dwa aspekty tego, dwa poziomy mistrzostwa, czyli to, o czym powiedziałem, stawanie się coraz lepszym człowiekiem, ale o bycie również coraz lepszym w jakiejś konkretnej dziedzinie. Troszeczkę Joanna powiedziała to przede mną, tak mówiła właśnie o mistrzostwie swoich uczniów, że są dobrzy w czymś konkretnym. Tak? Ktoś jest rewelacyjny w, nie wiem, w tworzeniu pomponów, ktoś jest dobry, nie wiem, w grze w piłkę nożną, ktoś inny świetnie gra w karty, w szachy, fantastycznie jedzie na deskorolce. No i jak my to mistrzostwo tak naprawdę możemy rozwijać w szkole? No chociażby tak, jak mówiła Joanna, czyli pokazując to, co w nas jest najlepsze, eksponując to, co tak naprawdę umiemy robić, czy nasze dzieci umieją robić. Natomiast znowu chciałem się posłużyć przykładem szkoły Polaris, która podnosi to mistrzostwo i to stawanie się coraz lepszym człowiekiem na inny poziom. Każdy z tych pięciu punktów Polaris uczniowie w trakcie swojej edukacji szkolnej mogą zdobyć. Ja to trochę porównuję do sprawności harcerskich. Tak jakby było ich pięć, były jakieś określone kryteria po to, aby je zdobyć. Kiedy nauczyciele stwierdzają, że jakiś uczeń jest już gotowy, tak osiągnął dany punkt Polaris, następuje coś takiego jak ceremonia lidera światła. To tak mniej więcej wygląda jak na zdjęciu, czyli uczeń bądź uczennica idzie przez salę gimnastyczną z pochodnią w rękach. To fantastycznie wygląda na filmie, który ja mam zlinkowany do tego, co widzicie link pod zdjęciem. Ta uczennica idzie jakby przez tą salę gimnastyczną i w tym momencie obok niej uczniowie wstają i zaczynają bić brawo. Coś absolutnie rewelacyjnego, coś co podnosi poczucie własnej wartości do jakichś w tym momencie niebotycznych rozmiarów. Co ciekawe, każdy z kolorów koszulki oznacza inny punkt Polaris. I to też jest interesujące, no, można takich koszulek zebrać pięć. I to, że jakby uczeń albo uczennica zdobywa któryś z tych punktów, nie wiąże się tak naprawdę z tym, że to już jest koniec. To jest dopiero początek przygody, bo ta osoba staje się liderem światła i ona nim już jest. I inni uczniowie mogą przychodzić do niej i pytać: słuchaj, ja mam problem z integralnością. Powiedz mi, co ja mogę zrobić, żeby, nie wiem, bardziej być w porządku, żeby nauczyciele, nie wiem, nie musieli mnie tak bardzo pilnować, żeby mogli mi zaufać. Jak ty to zrobiłaś? Tak? Jak panujesz nad swoim zachowaniem? Stąd też ten pomysł lidera światła, całej ceremonii, stawania się coraz lepszym. I to, że też jak się ogląda film, to jest fantastyczne. Tam kilka osób, i uczniowie, i rodzice, i nauczyciele mówili o
stawaniu się lepszym człowiekiem, że to jest coś niebywale wartościowego. Uczniowie mówią o tym, że jak się te punkty Polaris wprowadza w życie, to dostają taki feedback od wszystkich dookoła, że inni chcą z nami być, bo my jesteśmy bardzo fajnymi i sympatycznymi ludźmi, którzy zawsze pomogą, mają wiedzę i tak dalej. Więc tutaj w tym mistrzostwie znowu chodzi o to, żeby niekoniecznie stać się idealnym, najlepszym, najwspanialszym człowiekiem na świecie, ale trochę, żeby gonić tego króliczka. Jak się go złapie, żeby dzielić się tym z innymi. No ja bym powiedział, że trochę to robią superbelsze, tak? Że nie tylko są mistrzami świata w tym, co robią, ale tworzą konferencje, webinary nocne, dzielą się tym z innymi. To poczucie mistrzostwa na pewno jest tym, co ich w tym wszystkim motywuje, chociaż sami na ogół są dosyć skromni, powiedzą, że etam jeszcze dużo przed nimi. Z mistrzostwem jest związane coś, co też się pojawiło przy okazji rozmowy na temat innego systemu niż ocenianie sumujące. Mistrzostwo pokazywane poprzez informację zwrotną, że coś robię, coś coraz lepiej, coś, co mi wychodzi. Oczywiście jest jakiś obszar do rozwoju, ale generalnie chodzi o to, żeby poczuć, no można trochę powiedzieć, ten klimat, że ja robię jakikolwiek postęp. Kiedy uczeń dostaje ocenę dostateczną, a bardzo, bardzo się starał, no to sorry, ale on nie będzie zmotywowany do dalszej pracy. No, można mówić kolokwialnie, człowiek sobie wyprówa fraki i dostaje DT, tak? No i następnym razem to zrobię mniej, może dostanę dopuszczający, będzie ok. Natomiast w momencie, kiedy ja dostaję informację zwrotną, ja dostaję przede wszystkim w pierwszej kolejności informację na temat tego, co zrobiłem dobrze. Jest też obszar do rozwoju, czyli w jakim kierunku powinienem też dalej pracować, co powinienem oczywiście zmienić w swojej pracy. I ta informacja zwrotna, o tym było tutaj mówione, ale też pokazywane przez moją poprzedniczkę w badaniach Hattiego, wychodzi na to, że jest jedno z trzech najbardziej skutecznych strategii uczenia się. To znaczy, uczniowie otrzymujący informację zwrotną lepiej się uczą. Jeżeli komuś idzie to łatwiej, uczenie się, no to można powiedzieć, zaspokaja swoją potrzebę efektywności, swoją potrzebę łatwości, no i zdecydowanie jest bardziej zmotywowany do tego, żeby się uczyć. To nie chodzi o taką łatwość w sensie celu, bo uczniowie raczej mówią, już badania Hattiego to też pokazują, że cele powinny być ambitne, ale to nie chodzi o to, żebyśmy za każdym razem odczuwali ból, pot i łzy, tylko chodzi o to, żeby to nam przychodziło w miarę, to samo uczenie się, tak? W miarę łatwo. Autonomia to jest ten trzeci obszar, o którym mówi Dan Pink. Czyli coś, co w naszej szkole, no i mamy z tym ogromny problem. Przy jednym z wcześniej wystąpień zapytano, co to szkoła, i było bardzo wiele odpowiedzi, że szkoła jest więzieniem, że jest przymusem, czyli jest czymś, co jest dokładnie po przeciwległej stronie niż autonomia. Tymczasem okazuje się, że dla mózgu poczucie wpływu jest nagrodą, a brak autonomii oznacza zagrożenie. A to chyba każdy wie, że w momencie, kiedy nasze mózgi są w stanie zagrożenia, to po prostu nie są w stanie się uczyć. I w związku z tym, jeżeli my nie damy uczniom przynajmniej minimum autonomii, takiego poczucia wpływu, to oni tak naprawdę uczyć się w szkole nie będą. Co ma miejsce? Czasami uczniowie zapytani, czemu nie byłeś w szkole, mówią: nie byłem w szkole, bo musiałem się uczyć. To znaczy, że szkoła nie jest miejscem uczenia się. To jest miejsce po prostu siedzenia, spędzania czasu. Jak gdzieś też napisałem, że jeden z uczniów powiedział, że szkoła to jest miejsce spotkań towarzyskich z długimi 45-minutowymi przerwami. I ja bym chciał, żeby jednak było troszeczkę inaczej. A tutaj słyszę, że ktoś potwierdza skuteczność informacji zwrotnej. Super. Chciałbym też jakby powiedzieć o tym, że
potrzeby autonomii, wolności, niezależności, wspierania własnych celów, wybierania własnych celów i dróg prowadzących do ich realizacji możemy zaspokajać w szkole na co najmniej dwóch poziomach. Na nauki i autonomia na poziomie wpływu tego, co się dzieje w szkole. No i zacznijmy od dydaktyki. Można powiedzieć, że autonomia to jest jakieś kontinuum. Z jednej strony jest szkoła demokratyczna, absolutnie maksimum autonomii. Nieważne, czy komuś się podobają szkoły demokratyczne, czy nie, no jest to jakiś kraniec możliwości tego, co możemy dać w autonomii. No, chyba, że jeszcze weźmiemy pod uwagę edukację domową, no, ale mówimy teraz jednak o jakiejś instytucji szkoły. Natomiast rozumiem, że nie w każdej szkole, szczególnie publicznej, możemy sobie zorganizować szkołę demokratyczną. Więc są inne rozwiązania, można powiedzieć troszeczkę pośrednie, które mogą pomóc w poczuciu tej autonomii. Między innymi takim rozwiązaniem jest plan daltoński. Mi się on bardzo podoba, jestem jego wielkim fanem. W bardzo dużym skrócie, na czym on polega? Polega na tym, że uczniowie mają na dany tydzień jakieś wyznaczone cele związane z podstawą programową. To, co robią ci uczniowie, to planują sobie każdy dzień od poniedziałku na przykład do czwartku, powiem za chwilkę co z piątkiem, w którym momencie czego będą się uczyć. Czego będą się uczyli sami, czego będą się uczyli w grupach. No i później, jak już sobie to zaplanują, uczą się jakby tych elementów, które sobie zaplanowali, przyklejają później na taką tablicę informację, że ten cel już nie zrealizowali, osiągnęli. I co się dzieje? No, uczniowie przede wszystkim jakby są aktywnymi w tym procesie uczenia się. Nauczyciel schodzi tutaj zdecydowanie na dalszy plan. Oni nie tylko, że sobie planują to uczenie, ale po prostu jakby sami albo z kolegami, koleżankami się uczą. Mają karty pracy, które sobie sami wypełniają, sami wyszukują informacje. Oczywiście jak mają jakiś bardzo, bardzo poważny problem, którego nie są w stanie przeskoczyć poprzez książki, poprzez rozmowy z kolegami, no to w końcu nauczyciel im pomaga, ale też nauczyciel nigdy od razu nie odpowiada na to pytanie, które zostało zadane, tylko pyta się, czy sprawdził tu, czy rozmawiał z innymi osobami i dopiero wtedy ewentualnie może troszeczkę pomóc. I tutaj ten plan daltoński jest pod tym względem taki bardzo tą autonomię i podmiotowość ucznia podkreślający. A co się dzieje w piątek? W piątek jest projekt, który jest, można powiedzieć, takim doświadczeniem, które sprawdza, czy to, czego nauczyli się uczniowie, pasuje do rzeczywistości. No bo jeżeli nie pasuje, to znaczy, że się źle nauczyli. Nie weryfikujemy wiedzy poprzez sprawdziany, gdzie nauczyciel pisze źle, dobrze, 3 minus, czy 4 plus, czy 5, tylko wiedza jest weryfikowana w sposób najbardziej naturalny. Marek Kaczmarzyk o tym dużo mówi, że no jakby nie ma lepszego sposobu weryfikacji wiedzy w kontekście tego, jak uczy się mózg, niż poprzez projekt, czyli styczność tej wiedzy, której się nauczyliśmy, z życiem prawdziwym, tak? Czyli no, mamy projekt, tworzenie restauracji, no i umiejętności zdobyte tam z matematyki, języka polskiego, angielskiego, geografii, przydają się tego, że ten projekt stworzył. Oczywiście dla nauczycieli jest to kupa pracy, ale to jest praca głównie przed lekcją. Na lekcji tak naprawdę się wspiera uczniów, troszeczkę się im pomaga, ale to uczniowie są głównymi tymi osobami, które są właścicielami swojego procesu dydaktycznego. Widzę, że zostało mi 6 minut. Więc chciałem przejść do tego drugiego aspektu autonomii, który ostatnio czuję, że idzie w zupełnie inną stronę, czyli raczej autorytaryzmu nauczycielskiego przeważnie, czasami nauczycielskiego wraz z rodzicami, czyli wpływu na to, co się dzieje w szkole. Są takie pytania, na co czy na ile uczniowie rzeczy mają wpływ w szkole, na zasady obowiązujące w szkole, organizację pracy szkoły, no i wystrój szkoły. Powiedzmy, że jeszcze ten wystrój to są szkoły, gdzie coś się tam dzieje, no organizację pracy szkoły już bardzo, bardzo rzadko, no bo to jakby tym się zajmują głównie nauczyciele. Ale pytanie o zasady obowiązujące w szkole. Według wymagań państwa uczniowie i rodzice powinni mieć wpływ na zasady obowiązujące w szkole.
No i teraz popatrzmy na taką sytuację, w której Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję, że uczniowie nie mogą używać w szkole w ogóle, tak? W ogóle nie mogą używać telefonów komórkowych. Ja rozumiem cele związane jakby i sens taką decyzją Rady Pedagogicznej, aczkolwiek osobiście nie do końca się z tym zgadzam. Zresztą było poruszane w jednym z poprzednich wystąpień, że jakby boimy się takich rzeczy, których nie znamy. No i najłatwiej jest po prostu zakazać. Jakby problem nie zniknie. Natomiast jakby dla mnie problem jest taki, że nikt nie wyszedł do uczniów i nie zapytał ich. Moglibyśmy powiedzieć tak, słuchajcie, mamy taki problem. Na lekcjach używacie telefonu, wysyłacie do siebie tam, nie wiem, tweety, SMS-y, czatujecie na fejsie, a nie uczycie się. Na przerwach, zamiast rozmawiać ze sobą, spędzać razem czas, klikacie w telefony. Chcielibyśmy, żeby było troszeczkę inaczej. Warto tutaj wytłumaczyć uczniom z jakiego powodu, dlaczego rozwój społeczny jest dla nich ważny. Powiedzcie nam, co sądzicie o tym, żebyśmy zrezygnowali z telefonów, albo zrobili tak przez jeden dzień w tygodniu najpierw, albo jakie wy w ogóle macie propozycje. Może uczniowie wymyślą coś sensownego. Może dojdą do takiej samej konkluzji. To powiedzmy sobie nie, tak, rezygnujemy z telefonu w szkole, ale to jest ich autonomiczna decyzja, nie tylko nauczycieli. Inaczej, co się będzie działo? Będzie sprawdzanie w toaletach telefonów, czatowanie na Facebooku będzie się odbywało nad musztą klozetową, no, po to, żeby uniknąć zakazu. No jest autonomii po prostu zero. Jeżeli chcemy, żebyśmy uczniowie byli zmotywowani, chcemy, żeby czuli, że to, co dzieje się w szkole, również od nich zależy, no to też powinniśmy ich pytać trochę o zdanie w momencie, kiedy czegoś zakazujemy, mimo że ten zakaz może być z naszego punktu bardzo widzenia bardzo, bardzo sensowny. No i oczywiście na koniec takie pytanie, jeżeli chcemy mieć zmotywowanych uczniów pełnych pasji, no to co zrobić, tak? Zarażajmy ich swoją pasją uczenia się i umiłowania nauki oraz dajmy im poczucie sensu, autonomii i mistrzostwa tym, co robią na każdej lekcji. O tej pasji bardzo dużo mówią neurodydaktycy. Jeżeli my jesteśmy nauczycielami z pasją, a domyślam się, że osoby, które tutaj w sobotę o 17 siedzą już prawie cały dzień, a jeszcze jest kilka godzin przed nami, to trudno, żeby nie powiedzieć, że my jesteśmy pasjonatami tutaj edukacji, uczenia się i nauki. No w tym nie widzę problemu, ale generalnie neurodydaktycy mówią, pasja nauczyciela to jest podstawa, żeby w ogóle ludzi porwać. Ale według tego, co zebrał z różnych badań Daniel Pink, jasno wynika, że uczniowie potrzebują sensu, który się zawiera w celach, nie tylko zwykłych dydaktycznych, ale tych celach stawania się lepszym człowiekiem, poczucia autonomii, czyli takiego wpływu na to, co się dzieje w szkole, w jaki sposób się uczę. Tutaj też mogę się odwołać do odwróconej klasy, która też jest ciekawym rozwiązaniem i można ją bez problemu zastosować, szczególnie w starszych klasach. No i takiego mistrzostwa, czyli poczucia, że jestem coraz lepszym człowiekiem, ale też, że to, co robię, jest coraz lepsze. Jakość mojej pracy, jakość mojego uczenia się, informacja zwrotna, która mnie o tym przekonuje ze strony nauczycieli. Są takie podstawy, o których warto pamiętać. Nie jest to jedyna rzecz dotycząca oczywiście motywacja, jak mówiłem, to jest jakiś wycinek, ale chciałbym, żeby się jakoś zmieścić. Wyrzuciło mnie chyba na sekundkę. Bardzo dziękuję. Można się ze mną oczywiście kontaktować. Zapraszam do tego. Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że było ciekawie.